Dámy a pánové, já vás vítám u 69. epizody naší herní Let's Play série na hru Zaklínač 3 Divoký hon. V minulém díle jsme teda měli samozřejmě bitvu na Kaer Morhen, kterou jsme samozřejmě úspěšně přežili. Bohužel teda jediný, kdo zemřel, tak byl Vesemír, a vlastně, když se snažil zachránit Ciri. A v tu chvíli, vlastně, když Vesemír zemřel, tak Ciri dostala ten její záchvat toho magického výbuchu. A jenom díky tomu vlastně jsme všichni ostatní přežili. Každopádně Vesemír se tamhle má pohřeb samozřejmě. Všichni tam okolo něj truchlí. Ciri teda odešla, protože ta řekla, že už nebude prostě utíkat před nima. V tom má samozřejmě teda pravdu, měli bychom teďka momentálně na ně zaútočit a zjistit něco, nebo nějakým způsobem je oslabit, jelikož teďka momentálně po útoku na Kaer Morhen přišli docela o dost vojáků díky tomu magickému výbuchu, takže bychom na ně teďka měli zaútočit a s největší možná by se nám to mohlo i podařit vlastně zničit Eredina a toho jeho Imlerita, což je ten jeho pobočník. Každopádně máme tady Avalacha, který už je relativně uzdravený, který vlastně skrotil tu Sirinu moc, ten její výbuch, protože ona díky tomu vlastně málem zabila i nás. On ji uklidnil pomocí nějakého kouzla a máme si teďka promluvit o tom, co bude dál. Jdeme na to. Tak, je tady Ciri, je tady Avalach, Yennefer a Triss. Nie mieliśmy okazji porozmawiać. Dziękuję za pomoc i za to, że opiekowałeś się Ciri. Później będzie czas na podziękowania. Teraz musimy zabrać stąd Zirael i ukryć ją, a potem zgromadzić większe siły. Do Kaer Morhen przybyli wszyscy, na których mogliśmy liczyć. Dlatego trzeba poprosić o pomoc wrogów. Najlepszą bronią przeciw Gonowi jest magia, więc potrzebujemy czarodziejek. Mistrzyń magii. Masz na myśli Loże? Większość członkiń Loży albo nie żyje, albo się ukrywa. Filipa Eilhart, Margarita Lozontil i Fringilla Vigo prawdopodobnie wciąż żyją. A Francesca i Ida? Myślisz, że się zgodzą? Myślę, że musimy je przekonać. Wolisz sama porozmawiać z Keirą? Chyba tak będzie lepiej. Nie ufam Loży, ale chyba nie mamy innego wyjścia. Rzeczywiście nie mamy. Zawarłam porozumienie z cesarzem. W zamian za pomoc członkinie Loży dostaną amnestię i schronienie na terytorium Nilfgaardu. To będzie nasza karta przetargowa. Triss, chcę wyruszyć na poszukiwanie czarodziejek jeszcze dzisiaj. Pomożesz mi? Oczywiście. Mam nawet pomysł, jak zacząć. Gówno! Znowu zaczynacie układać plany i nikt mnie nie pyta o zdanie. Mam tego dosyć! Nie dam się nigdzie wywieźć jak tobołek. Nie chcę siedzieć z założonymi rękami. Mam dosyć czekania i ukrywania się. Tak jo, Ciri toho má dost, Marko má pravdu, no, s tím ukrýváním a tyhle ty věci. Bylo by docela fajn na ten divoký hon zautočit, ale musíme samozřejmě podniknout nějaký přípravy. Takže musíme tě ochránit, nebo máš pravdu? Máš rację. Udowodniłeś, že potrafíš o siebie zadbać. Łatwiej poklepać kogoś po ramieniu z myślą, że jakoś to będzie, niż stawić czoła prawdzie. Zirael ma wielką moc, której nie potrafi kontrolować. Stanowi zagrożenie dla siebie i dla innych. Dopóki nie nauczy się panowania nad sobą, powinna pozostać w izolacji. Po pierwsze, gówno prawda, a po drugie, jeśli już mówisz o odwadze, to zwracaj się bezpośrednio do mnie, a nie do Geralta. Na razie. Lepiej za nią pójdę. Zaczekaj, dziewczyna potrzebuje czasu. Trzeba pozwolić jej przejść przez żałobę. Potem jak najszybciej powinna rozpocząć trening panowania nad zdolnościami. Czy te nauki naprawdę są konieczne? Widziałeś, co zrobiła. Może być większym zagrożeniem niż Gon. Dobrze. Zostaniemy jeszcze trochę w twierdzy. Potem dołączymy do ciebie i Triss w Nowigradzie. Spotkamy się u Jaskra. Chodź, Jen. Im wcześniej wyruszymy, tym lepiej. Do zobaczenia.
to nie działa, rozumiesz? Zniechęciłaś się po 8 próbach. To ile razy mam próbować? Tyle, ile będzie trzeba. Ale nic mi nie wychodzi. Potem do tego wrócimy. Z wahadłem też ci na początku nie wychodziło. O, Geralt, proszę cię. Wahadło przy tym to był spacerek. Zresztą nie o to chodzi. Więc w czym rzecz? Avalach mówi, że póki nie przestanę myśleć o bitwie, nic z tego nie wyjdzie. Ale tak się składa, że jakoś nie w głowie mi małe kotki i budyń waniliowy. Powiedz, jak ty to robisz? Co? Że choćby nie wiem, co się działo, zawsze potrafisz się zabrać do kupy. Jest pewna stara metoda. Nauczył mnie jej Vesemir, a jego nauczył Barmin. Wyprowadzisz mnie w góry i każesz pić napar z szaleju? To pradawna metoda z keligijskich druidów. Zawsze działa. Hej! Czekaj, pożałujesz! Okej, okay, takže musíme teda Siri odreagovat. Hej, oszukujesz! Ty. Mięczak! Jeszcze zobaczymy! Okej. Okay. No czekam! Jesteś. Ej. Teraz oberwę! Hej, to nie zle! Každopádně musíme teda Siri nějakým způsobem odreagovat, aby nemyslela pořád na tu bitvu. Takhle vedle. Jdeme nazbírat teda koule. A kde pak seš? Ej, přestaň se teleportovat, Siri, to není fér. Nás netrefila ani jednou. Tak na vedle. Ładny rzut. Nás trefila poprvý, okej. Okay. Sakra. Tak, aspoň se Siri teda nějakým způsobem odreaguje. Jinak můžete si samozřejmě všimnout, že jsem teda zapnul hudbu, jak jsem slíbil po minulém videu. Neměl by tam být teda nějaký problém s autorskými právama, takže by to mělo být bez problémů. Teďka už momentálně bychom měli mít možnost vlastně mít tu hudbu zapnutou. Ej, vedle. Tak, je to. Miałeś rację. To naprawdę działa. Dzięki. Zawsze do usług. To co teraz? Zobaczę, gdzie jest nasz ulubiony wiedzący. Geralt! Wstawaj! Co? Co się dzieje? Wstawaj, musimy ruszać. Konie już osiodłane. Ciri,
Ledwo świta. Dokąd chcesz jechać? Do Velen. Za parę dni na Łysej Górze będzie sabat czarownic. A wiesz, kto jest gościem honorowym? Nie wiem. Oświeć mnie. Imlarit. Nie będzie lepszej okazji, żeby go dopaść. Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? Chcę pomścić Vesemira. Sabat to idealna okazja. Imlarit będzie wśród swoich. Pijany i rozbawiony. Nie będzie się spodziewał ciosu. Coś czuję, że Avalach nie pochwala tego pomysłu. A widzisz go tu gdzieś? Zostawiłam mu list. Spotkamy się w Nowigradzie. Chodź, pogadamy po drodze. Prowadź. Ruszamy? W drogę. Po bitwie w Kaer Morhen, która nieomal zakończyła się śmiercią wszystkich obrońców, Ciri zaczęła myśleć o zemście na dowódcach Dzikiego Gonu. Pewnej nocy obudziła Geralta i przekonała go do wyprawy do Velen. Ciri wiedziała, że na szczycie Łysej Góry spotka Imlarita. Postanowiła go zabić. Słyszałam, jak we Wrońcach rozmawiali o tym miejscu. Art Serbin, dom pani lasu. Chłopi bali się tego miejsca, a baron uważał, że panie lasu są bajką dla niegrzecznych dzieci. Swoją drogą, ciekawe co u niego. Odnalazł żonę i wyjechali gdzieś daleko. Z Anną nie było zbyt dobrze. Szkoda. Znasz te okolice? Przed wiekami było to święte miejsce druidów, ale potem pojawiły się wiedźmy. Zniszczyły Velański krąg i spaczyły święty dąb na szczycie góry. Raz do roku odbywa się tu wielkie święto. Sabat, na który schodzą się okoliczni chłopi. Podejrzewam, że Imlarit jest gościem wiedźm. Sporo wiesz. Avalach jest dobrym nauczycielem. Skąd wiesz, że znajdziemy Imlarita właśnie tutaj? Avalach mówił, że wszędzie na naszym świecie żyją stworzenia, które mają konszachty z elfami Enel. W Velen są nimi wiedźmy. Ponoć Eredin wysłał do nich Imlarita z rozkazem, by miały oczy i uszy szeroko otwarte, na wypadek, gdyby Avalach szukał schronienia w swojej kryjówce. Sądząc po liczbie uszu wiszących w lesie, potraktowały rozkaz dosłownie. Sądzisz, że Imlarit nadal tu jest? Lubi przyjemności ciała. Wino, seks. Wiedźmy hołbią go, co łechce mułego. Jestem pewna, że nie zmarnuje okazji i pojawi się na Łysej Górze w noc sabatu. Róbmy, co mamy do zrobienia. Musimy wejść na szczyt góry i znaleźć Imlarita. Okej, okay. Nachodzimy się teraz na Łysej Górze. Świętem darów. Nie wiem dlaczego. Kde samozřejmě mají mít teda ježibaby o... nebo čarodějnice sabat a můžete hádat třikrát, jaký čarodějnice to samozřejmě budou. Jsou to samozřejmě dámy lesa, neboli ty ježibaby, které jsme potkali v tom Velenu. Tak, musíme se teda dostat na vrchol hory, jelikož by tam mohl být Imlarit. Pružnost? Stará se vyvřet vraženě na přeciwniku. Ten druhý, Karantir, je za to skrytý i pragmatický. Zresztą nie dziwota.
Był uczniem Avalacha. Okej. Okay. Každopádně ještě jsem chtěl udělat tady jednu věc, můžete si všimnout, že máme 29. level, což je opravdu jako super. Zvyšuje šanci na podpálení. Jo. Jo, můžeme dát třeba tejto. A to jsem zrovna nechtěl, to nevadí. Znova. Ale. Takhle. Jo. Tak, a ještě můžeme dát jednu schopnost teda zpět na útočníka. A můžeme dát třeba tady to. Každopádně můžete si teda všimnout, že máme 29. úroveň, což pro nás znamená vlastně jedinou věc. A to, že bychom měli mít už možnost si sestavit vlastní mistrovskou zbroj školy kočky. Takže až potom budeme mít někdy chvilku nějaký video, jeden díl zase, tak bychom určitě šli zase pozbírat mistrovskou zbroj pro školy kočky a potom určitě samozřejmě si ji vykovat. Takže... Ok, tyhle ty nás znají. Nech podejdou. Ale... Przyszli na święto. Nie godzi się odmawiać im gościny. Nie przyszliśmy świętować. Chcemy dostać się na szczyt góry. Nie przejdziecie przez bramę. Ale tam dalej są ogniska. Dosiądźcie się. Jadła i napitku nie zabraknie. Być może w tym roku panie zejdą do nas i będziecie mogli je zobaczyć. Dziękujemy za zaproszenie. Chętnie się przysiądziemy, prawda? Mów za siebie. Chodźcie za mną. Okay. Takže vypadá to, že na vrcholek hory se jenom tak nedostaneme, budeme potřebovat nějakým způsobem přesvědčit nebo ošálit nějakým způsobem prostě tady ty, co to hlídají, aby jsme se vlastně nahoru mohli dostat. Takže jdeme si teď chvilku pokecat, zjistíme jak na to. Mluvíme, že páni schozou do vás ze štětu góry. Jeśli są łaskawe. Můj ojciec opowiadał, že przechadzały się od ogniska do ogniska. Słuchając próśb i skarg. Wtedy co roku czekamy, aż znów przyjdą. Czyli zdarzało się to dawno temu. Nie ma co liczyć na szczęśliwy traf. Tak, spróbujmy dostać się na szczyt góry. Powiedziałeś, że nie przejdziemy przez bramę. Co roku na górę wchodzą młodzieńcy i dziewczęta, ale nigdy więcej niż troje. Niech zgadnę. Młodzieńcy i dziewczęta nie wracają? Wracają szczęśliwi. Rzadko które zostaje potem w Velen. Ruszają szukać lepszego życia w świecie. A z jakiej okazji świętujecie? A co wam do tego? Nie ma się co gniewać. Białowłosy służył paniom, tak jak i my im służymy. Przez cały rok ślemy im dary, a tej nocy one obdarzą nas swym błogosławieństwem. Spotkałam jeden z waszych darów dla wiedźm. Był zasmarkany, wystraszony i na oko 8-letni. Spokojnie. Powiedziałeś, że panie wam błogosławią. A no tak toczą się nasze losy. Najpierw lato trudów w pełnym słońcu, potem deszczowa jesień. A po niej zima umierania. Czekamy tedy na wiosnę, kiedy wszystko, co martwe, odradza się. A z krwi i potu dąb rodzi nam żołędzie. Czasem kilka, czasem garść. I co robicie z tymi żołędziami? Starszyzna Velen zbiera się i radzimy. Jedni chcą je zmielić i pola obsiać, żeby był urodzaj. Drudzy mądrej kobiecie zanieść, żeby ulepiła piguły na suchoty. Garść zaklętych żołędzi starcza dla całego Velen.
nigdy nie starcza. Po co paniom wasze dzieci? My nie wiemy i nigdy nie pytamy. Nie wiecie? Ja wam powiem. Powiedzcie lepiej, co ma zrobić chłop z napotkaną na trakcie sierotą, kiedy jego własne dziecka płaczą z głodu. Nie jesteście stąd, więc nie sądźcie nas wedle obcych praw. Dosyć już o tym. Mamy inne pytania. Na nas już czas. Śpieszno wam zobaczyć, panie? Rozumiem. Aż płoniemy z niecierpliwości. Chodź, Geralt, musimy zdążyć przed brzaskiem. Idźcie do namiotu i stańcie przed Teklą. To ona decyduje, kto jest godny stanąć przed paniami. Okej. Okay. Takže musíme se tady dostat nějakým způsobem. Hoříme? Proč hoříme? Asi jsem prošel přes oheň. Každopádně musíme se dostat na ten vrcholek hory, samozřejmě do rozetmění. No. Než vlastně zmizí zase dámy. Tak, jdeme si jenom opravit výzbroj, můžeme tady samozřejmě něco prodat zase. I ty kraviny. Tak. Můžeme si nasadit už kočičí tu... kočičí kuš. To určitě taky uděláme. Každopádně musíme se teda dostat za Teklou, která vlastně určuje, kdo může za dámama a kdo ne. A dostali jsme achievement po zuby ozbrojený. Což by měl být achievement, pokud si dobře pamatuju nebo jsem dobře četl, tak je to, že máte jeden kompletní set vlastně z jakýkoliv školy. Tak jdeme za Teklou a zjistíme teda, co se tady, jestli můžeme vyjít na vrchol. Děcko. To Bożątko. Znám je. Má na imię Janek. A niech mnie, wróciłeś. I widzę, że znalazłeś swoją dziewuchę. Jestem Janek. Poznaliśmy się już dosyć jednostronnie, bo biegłaś przede mną, a ja... No to długa historia. Na mnie mówią Ciri. Miło cię poznać. Co u ciebie? Wszyscy zdrowi, dziękuję. Co was tu sprowadza? Tak, okej, našli jsme tady Bůžka Janka, kterýmu jsme vlastně vrátili hlas a díky kterýmu jsme vlastně našli, nebo jsme se spojili s těma ježibabama. Takže, okej, ten by nám možná mohl pomoct. A co ty tutaj robíš? Gdy widzieliśmy cię ostatnio, miałeś na pieńku z wiedźmami. One na swój sposób akceptują moją obecność i chcą mnie na swoim święcie. Dostałem zaproszenie nie do odrzucenia, jak co roku. Pokręcę się tutaj, a gdy słońce wstanie, wrócę do siebie. A wy? Zmierzamy na szczyt góry. Możesz nam jakoś pomóc? Chciałbym wam to odradzić, ale pewnie próżny trud. Dziewucha jest tak samo uparta jak ty, prawda? Jeszcze bardziej. No właśnie. Droga na szczyt zaczyna się tam, za bramą. A klucz do bramy ma tylko stara Tekla. Nie dostaniecie go, więc lepiej zawrócić. Jesteśmy tutaj, bo szukamy elfa o imieniu Imlerit. Ciri uważa, że jest gościem wiedźmy. Taki wielki w pełnej zbroi? Idziecie w dobrym kierunku. Rzeczywiście jest na szczycie góry. Widziałeś go? Tak, po raz pierwszy na moczarach. Woda zamarzała pod kopytami jego konia. A wczoraj drugi raz widziałem, jak zmierzał tą drogą. Dlaczego go szukacie? Zabił mojego przyjaciela. Na twoim miejscu nie szukałbym zemsty. Nawet wiedźmy czują przed nim respekt. Okej, okay. Także Imlerit opravdu je na hoře. Takže budeme se tam prostě muset nějakým způsobem dostat. Dlaczego uważasz, že nedostaneme klucze? O rany, gorzej niż z dziećmi. Na szczyt góry wpuszczają najwyżej 3 osoby. Tylko pięknych młodzieńców lub gładkie dziewuchy. Dostają klucz, mogą otworzyć bramę i pójść na spotkanie z wiedźmami. Mnie niczego nie brakuje. Ale on jest stary i brzydki. Jaki z niego pożytek? Potrafię znaleźć zaginiony głos. Więc idź i poszukaj głosu rozsądku. Powie ci, żebyś zawrócił, bo z wiedźmami nie ma żartów.
Okej, uvidíme. Musimy dotrzeć na szczyt. W takim razie przekonajcie Tekle. Jest ślepa, ale nie da się jej oszukać. Nie będziemy próbowali wykrętów. Ona siedzi tam, w namiocie. Powodzenia. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Okej. Słońce zaszło. Takže jdeme za Teklou, která by nám snad mohla povolit vstup. Ještě není gotové, třeba začekat. Tak, kde pak seš, Teklo? Tady. Rozpogadza se. Kdo to? Podejdź tu, dziewczyno, no dalej. Tak. Jaka ona jest? Wąskie biodra, błyszczące oczy. Charakterniczka. Miałaś kiedyś mężczyznę? Nieważne, już wiem. Wybieram cię, dziewczyno. Tej nocy ujrzysz panie. Ciri? Świetnie. Kto nie chciałby spotkać się z paniami? Mój towarzysz idzie razem ze mną. Co też kot przyniósł? Jest siwy i żelasty. Jedna blizna. Ma żmijowe oczy. Tak. Cuchnie zakrzepłą posoką i trupem. Na dodatek jest stary i bezpłodny. Odrzucam cię, odmieńcze. Dziewczyna pójdzie na szczyt sama. To bych narzekł. O co tu chodzi? Dlaczego wybrałaś tę dziewczynę? Powiedz mu. Co roku troje wybrańców dostępuje zaszczytu spotkania z paniami. I co się dzieje, gdy już dostąpią zaszczytu? Gdy wracają, już nie mówią o przeszłości. Są szczęśliwi i zaczynają życie od nowa. Dziewczyna nie jest pierwszą, która została dzisiaj wybrana, ale księżyc stoi już wysoko, więc pewnie będzie ostatnią. Źle mnie oceniłaś. Nadaje się nie gorzej od innych. Dziewczyno? Jest sprawniejszy niż młodzik. Śmierdzi trupem, bo zabija potwory. I zabije każdego, kto stanie mu na drodze do celu. Może się myliłam. Może jest w nim życie. Stary zwyczaj pozwala odwołać się od mojego wyroku. Jeśli uważasz, że podołasz wyzwaniu. Dobrze, jaką wizu? O jakim wyzwaniu mówisz? Powiedz mu. Trzeba zejść do jaskini i zanurzyć się w podziemnych wodach. Na czym polega haczyk? Woda jest głęboka i ciemna. Przyjmuję wyzwanie. Chodź. Przyjrzyj się. Oto moneta z dawnych czasów. Na rewersie płonie falka, dlatego nazywają ją Orenem Mącicielki. Przynieś mi tę monetę. Okej, okay, nie problem. Idziemy na to. Mamy bylinki, ty nie chcę. Jo, samozřejmě mince bude někde až hluboko dole. Klasika. Tak, jsou tady topivci. Tak, jdeme najít minci teda. A tady je. Tak jdeme zpátky. Dáme jí minci a budeme mít teda umožněný vstup nahoru. Na Lysou horu. Což je samozřejmě přesně to, co my potřebujeme. To pak je. Běs. Máme tady běsa. To je ty parchante. Au. Tak, okej.
lepší modrý mutagen jsme získali, takže aspoň něco. Každopádně dáme Tekle teda minci zpátky a ona nás pustí Alisou horu za dámama a za Imleritem. Zaczynałam się już martwić. Chodźmy po klucz. Coś się zdarzy. Wrócili. Czego chcecie? Przyniosłem monetę z dna stawu. Cuchnie szlamem. Nic na to nie poradzę. Masz zamiar dotrzymać umowy? Zawsze dotrzymuję słowa. Pokaż monetę odźwiernemu za bramą, a będzie wiedział, co to znaczy. Marika, otworzę wam wrota. A teraz idźcie. Łatwo poszło. Okay. Nie musiałaś nurkować tej jaskini. Nie marudź. Jesteś wiedźminem, nurkowałaś w górszych miejscach. Kiedyś opowiem ci o zleceniu na Zeuble. Tak. Każdopádnie teda wydamy się na Lysą Horu. Cesta by měla být asi někde tady. Už nám to ukazuje. Vypadá, že někdo jde. Jo, to bude asi Siri, co jde za náma, že jo? Ne, to je ta Marika. Musíme jít za ní, jo, teda. Běž. Tak, každopádně jsme teda před vstupem do Lysí hory. Každopádně teda, dámy a pánové, pro dnešek bychom to tady ukončili. A v příštím videu teda budeme pokračovat a dostaneme se konečně na vrcholek Vysoký hory. Setkáme se s Ježibamama, setkáme se s Imleritem. Budou s největší pravděpodobností velký souboje a tak dále. Uvidíte, máte se rozhodně na co těšit. Každopádně já vám děkuju za sledování tohoto videa, já doufám, že se vám videjko líbilo. Like a koment samozřejmě potěší, opět pokud byste chtěli, tak v popisu pod videem je odkaz na moji facebookovou stránku, kde najdete opět moje sdílené videa a nějaký občas nějaký ty slevy na hry a tak dále. Každopádně teda ještě jednou děkuju za sledování a uvidíme se u dalšího videa ze hry Zaklínač 3 opět zítra. Takže mějte se prozatím hezky a ahoj.